Dzień dobry. W kolejnych odcinkach opowiem Wam o jednej z metod terapii padaczki lekoopornej diecie ketogennej. Jeżeli podczas oglądania filmów będziecie mi pytania, zapiszcie je i na kolejnej wizycie w ośrodku nie zapomnijcie ich zadać. Gotowi? Zaczynamy! Na jaki rodzaj napadów padaczkowych działa dieta ketogenna? Dieta ketogenna może wywierać pozytywny efekt we wszystkich rodzajach napadów padaczkowych. Najlepszy efekt obserwuje się u dzieci z napadami uogólnionymi. Dieta ketogenna szczególnie skuteczna jest w niektórych zespołach padaczkowych, takich jak padaczka miokloniczno-astatyczna, zespół dose, zespół drawe, zespół westa, padaczka w stwardnieniu guzowatym, zespole Engelmana, zespole Otahara. Dużą skuteczność obserwuje się także u dzieci i niemowląt karmionych wyłącznie gotowymi mieszankami. Także przespega dieta ketogenna stanowi leczenie z wyboru w dwóch wrodzonych zaburzeniach metabolicznych związanych z przemianami glukozy. Jak skuteczna jest dieta ketogenna? Skuteczność diety ketogennej jest bardzo wysoka. W wymienionych zespołach chorobowych u ponad 70% leczonych nie u dzieci obserwuje się zmniejszenie liczby napadów o ponad 50%. W pozostałych padaczkach taki efekt występuje u ponad 50% leczonych. U jednej trzeciej pacjentów redukcja napadów jest większa niż 90%, a u około 10-15% dochodzi do całkowitego ustąpienia napadów. U większości 80% dzieci obserwuje się istotną poprawę funkcjonowania, a u około 30% możliwe jest odstawienie leków przeciwpadaczkowych. Jak szybko efekty będą widoczne? U niektórych dzieci efekty są widoczne już po tygodniu stosowania diety. U innych natomiast efekt występuje do 3 miesięcy. Jeśli pomimo prawidłowego poziomu ciał ketonowych we krwi, po 3 miesiącach nie widać znaczącej poprawy, dieta powinna być zakończona.